pytania retoryczne, gdzie jest rzecznik praw dziecka, gdzie jest rzecznik praw obywatelskich, kiedy procedujemy ten projekt. Pani minister, jak widzę, już odleciała, ale zadam pytanie. Jaka jest ekspertyza, pani minister? Jakie są dane? Jakie są liczby? Ile tego, co my nazywamy małym człowiekiem, a wy nazywacie zlepkiem komórek, embrionem ewentualnie kompromisowo, ale żeby nie brzmiało to zbyt ludzko. Ile tego jest na składzie, w tych termosach, w Białymstoku i jak Polska długa i szeroka? Chciałbym wiedzieć, jakie są statystyki. Ile przeselekcjonowanych wstępnie zarodków idzie do zlewu w kanał, a ile zostaje po selekcji, powtarzam, nie na rampie oświęcimskiej, ale na szkiełku laboratoryjnym, ile zostaje w termosach, w baniakach u różnych profesorów, doktorów, zootechników z piekła rodem, którzy żerują na ludzkiej bezradności, ludzkiej tęsknocie za potomstwem, ile tego jest? I jakie procedury pan minister z piekła rodem, tu obecny, bo widzę, że jednak resort jednej choroby i nagłej śmierci jest reprezentowany w Wysokiej Izbie, jakie procedury przewiduje pan minister? Po ilu latach będzie się to kasować? Czy będą jakieś komisje, które będą przeprowadzały brakowanie embrionów w termosach? Jakie procedury, jakie liczby? I czy ministerstwo rzeczywiście chce brać udział w tym programie, włączając w ten program wszystkich naszych rodaków, niezależnie od tego, czy sobie tego życzą, czy nie, proszę za pośrednictwem kończyć, systemu wyzysku fiskalnego. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Szanowni państwo, pozwolicie, że nie podziękuję za tę wypowiedź. Po pierwsze, panie pośle, mieszkam 18 kilometrów od Oświęcimia i bardzo proszę ważyć słowa. Po drugie, przepraszam w imieniu swoim i myślę, że nie tylko, i większej części tej Izby za wszystkie wypowiedzi, które mogły urazić zarówno rodziców, jak i dzieci. Bardzo przepraszam.